Czasami od obcokrajowców mieszkających w naszym kraju my Polacy możemy się o nim dowiedzieć ciekawych i ważnych rzeczy. Mnie Belg z Flandrii, krakowianin od kilku lat, opowiedział o Wilamowicach, miasteczku między Oświęcimiem a Bielskim i mieszkających tam od ponad 700 lat ludziach, Wilamowianach. Do dziś potrafili oni zachować swój język i tradycje, całkiem odmienny od naszych polskich. I'm in Wilamowice because of you. Jestem w Wilamowicach z twojego powodu. A jak ty trafiłeś do Wilamowic? Przez panią Tarabułę z galerii Zderzak z Krakowa. Rozmawiałem z nią i wiem, że ma tatarskie korzenie. Ale powiedziała mi, że także ma pochodzenie flamandzkie, więc to mnie zaskoczyło. Nigdy nie słyszałem o flamandzkiej imigracji na wschód. Okazało się, że jeśli dobrze pamiętam, jej babcia pochodzi z Wilamowic. No jak ty muś, podoba ci się to, czy mam tu coś zmienić? Ja myślę, że dobre, bo te wyglądają nawet tak oryginalne, mimo że są nowe, a to troszkę inne też będzie pasować, myślę. No ale tu jest to białe, trochę by to było za białe, nie? Cywajs, bo du, wenn's gut, aber es weiß, sei euch. Schinner. No, bo du, du wann sein die Auto, no. Du wann sein die Auto. No. An du sein Oudy, no. Oudy. Wymysjery się śpruch, czyli wilamowski język. Wymysjery się śpruch, wilamowski język. Wymysjery się śpruch. Wymysjery się śpruch. Wymysjery się śpruch. No, prawie dobrze. Skąd ten język? Skąd przodkowie, ci, którzy po raz pierwszy mówili w tym języku? W XIII wieku przybyli do Wilamowic osadnicy z zachodu. Dzisiaj nie wiemy skąd, bo dawne te dokumenty, które być może istniały na ten temat, zostały spalone. A samego języka ciężko już to do końca stwierdzić, chociaż tak z podobieństw uważamy, że były to prawdopodobnie tereny, które współcześnie są przygranicznymi terenami Holandii, Belgii i Niemiec. Ode dumych endo, dumych ogon do zgoły, a tylko do spostny. No probiwer. Probiwer. Próbujmy temuś, czy to będzie lepiej? No może lepiej by było z tym złotem. Bo tu musi będzie być i tu musi być złoto. No jak tu już będzie złote, to a na inną znowu pójdzie to srebro. No. Na to niebieskie. Jakby to teraz było? Są katolikami, protestantami? W XIII wieku, kiedy przybyli, to byli katolikami, ponieważ już w 1300 roku są wzmianki, że była parafia katolicka. Tak będzie dobrze? Teraz będzie dobrze. Wycazuzajngut. Azumoho. Jo, azumacht. A du kuma wymysujer, oudy. Jo. Du ou, a ufte jemun kuma ou oudy. Tu przychodzą stare borty i na rękawy też stare. Czy ty rozumiesz ich język? Rozumiem wiele słów, bo widać tu duży wpływ niemiecki. Język pochodzi od staroniemieckiego, bo kiedy ci imigranci przybyli, nie było przecież Holandii. Nie istniał holenderski. Nie było angielskiego ani niemieckiego, jaki teraz znamy. Był staroniemiecki. Więc jeśli zna się trochę języka holenderskiego, angielskiego oraz niemieckiego, to zrozumiesz niektóre słowa. Sporo jest też polskich wpływów. To sei azu wie Auto. Jo, Enwick. No. A bei euch da Weise. No Weismer. Und du sei a Bichwa für euch. Du sei Audi Fotografie. Du sei ein Bova Enwicka. No Dankeschön. Po jakiemu się modlicie? To było różnie. Znaczy teraz myślę, że po polsku raczej, ale na przykład tu moja sąsiadka, bo taka dalsza trochę, mówi, że ona się tak modli. Maj Maryja, maj Pon Jezus, Dongter Firsto, Głogomera Głyklich Nochtu, Anzmygi Zuich Głyklich Ufstein. To nie jest taka modlitwa oficjalna, jakby się modlić w kościele, tylko taka po prostu domowa. Ale tu gdzieś była wasza mama, co miała taką ładną jupkę. Tu. Tak, to jest moja mama z moją najmłodszą siostrą.
Kim pani jest pod względem narodowościowym? Polką. A Wilamowianką? A Wilamowianką jestem, bo od urodzenia urodziłam się w Wilamowicach. Kocham tę miejscowość i te tradycje i wszystko dalej pielęgnuję. Stroje wasze. Dlaczego te stroje są tak ważne? Bo stroje to są od pra ojców i te stroje się pielęgnowało, przekazywały dzieciom, synowym. Wszystkie te, co mówiły po wilamowsku. Kiedy się pokazujecie w tych strojach? No, przed wojną chodziły nasze mamy, babcie, wszystkie chodziły po wilamowsku. Tylko miały stroje na co dzień, troszkę takie gorsze. A do kościoła każda wilamowianka szła w stroju. Tymek, jesteśmy w Wilamowicach. To twoje miasto. Kim ty jesteś pod względem narodowym? Polakiem, Wilamowianinem? Wilamowianem i Polakiem też. Ale Wilamowianem tak się czuję na pierwszym miejscu. Z czego się składa ta twoja tożsamość? No z tego, że mówię językiem wilanowskim, jest to mój pierwszy język. Myślę w tym języku, czy modlę się w tym języku. Chodzę w stroju wilamowskim na różne okazje do kościoła. Także identyfikuję się z tą mentalnością, z tymi ludźmi. To wszystko się składa na właśnie na bycie wilamowianym. Kim pani się czuje pod względem narodowym? Polka, wilamowianką? Ja się czuję, Polką się czuję, ale wilamowianką równocześnie też. Bo dla mnie to jest bardzo ważne, że jestem z Wilamowic. Jestem z tego dumna i chcę, żeby to zachowało się, nazwijmy. Ciekawi mnie to dziedzictwo, ciekawi mnie to, skąd my pochodzimy, skąd, no zawsze no właśnie, mnie to skąd pochodzimy. Ja przypuszczam, że jednak gdzieś tam od tych Niderlandów. Widocznie im tu spasowało, spodobało się, że tu się gdzieś osiedlili. Po tym został przede wszystkim język, który przez te lata wszystkie był zachowany. W domu wszystkie dzieci mówiły po wilamowsku, w domu wszyscy mówili po wilamowsku. U pani też? U mnie, u babki też. Dbali o wykształcenie dzieci swoich, no i trzymali się kupy, ja to tak mówię. Chociaż nie jest prawdą, że się nie żenili obcy, bo tu jest dużo takich osób, tylko jak przyprowadził chłopak jakąś dziewczynę do Wilamowic, teściowe mówili po wilamowsku. No więc tam musiała się nauczyć po wilamowsku, bo jak się... Asymilować. Musiała się asymilować. I tu bardzo dużo się ludzi asymilowało i teściowa kupowała ubranie wilamowskie takiej dziewczynie, jak się żenili, ślub mieli, to dostawała w prezencie wyposażenie jakby takie, no i w związku z tym musiała się przyłożyć, no, nauczyć po wilamowsku i tak to zostało. Czym się zajmowali mieszkańcy tego miasta? No jak przyjechali, oni byli bardzo, jakby to powiedzieć, rzutcy w tym, więc przede wszystkim rolnictwem, uprawą, tutaj widzicie jakie ładne pola są. Poza tym do tego tkactwem. Tu było w zeszłym stuleciu 300 warsztatów tkackich. Wszędzie, w każdym domu tkali materiał.
pani się czuje pod względem narodowym? Ja jestem Polką i byłam zawsze Polką, ale śmieliśmy mowę swoją wilamowską. To była matczyna mowa. Nikt to nie pisał, nikt to nie studiował, tylko była mowa z kolebki. Więc można powiedzieć tak, że pani się czuje wilamowianką. Wilamowianką i Polką, bo chodziłam do polskiej szkoły. A jednak po wojnie chcieli z was robić Niemcy. No, jak Niemcy przyszli, to powiedzieli, że my są pochodzenia niemieckiego, no i wzięli nas na fozlistę. Kto nie chciał podpisać, no to do lagru. No to tatuś wybrał jedno. Musiał podpisać Volksliste, no byliśmy znowu jako Volksdeutschery, nie jako Niemcy, tylko jako Volksdeutschery. I cierpiliście strasznie z tego powodu po wojnie. No o to chodzi. Po wojnie nas potem bardzo prześladowali, aresztowali. Najpierw chłopów, potem kobiety. No a po 2 tygodniach nas wysiedlili. Byliśmy 12 lat wysiedleni. I potem było nie wolno mówić. Chodzili w nocy podsłuchiwać, a zawsze się jeszcze mówiło po wilamowsku, to nam szyby wybili, to nam przyszli, zbili nas. I to było takie, potem się usta zatykało dzieciom, żeby nie mówili po mowsku. I dzisiaj nic nie umią. I też ich nie było wolno uczyć. Nie było wolno. Często przychodzę, oni mi na przykład mówią, nie mów po wilamowsku, bo nas zamkną, bo nas wywiozą na Ural. Bardzo to zostało w pamięci. Na przykład takie kobiety, które szły w strojach wilamowskich, były bite, na rynku rozbierane. Te stroje kradziono, palono, niszczono, także naprawdę to były bardzo ciężkie czasy i najbardziej trzeba podziwiać tych, którzy wtedy mimo tego, że tak ciężko było, że wtedy to mimo wszystko przetrwali i mówili dalej po wilamowsku. Szczególnie pani Jadwiga Stanecka, która założyła w tamtych czasach zespół. Dzięki temu zespołowi strój wilamowski język trwa do dzisiaj. Właściwie dzięki temu to się uchowało. Justyna, kim ty jesteś pod względem narodowym? Czy jesteś Polką, wilamowianką? Ja się czuję wilamowianką, bo się tu urodziłam. W tej kulturze no, wychowywałam się, z tym jestem od małego obyta. No ale Polką również. No, czy mała ojczyzna Wilamowice to jest część dużej, więc i po trochu tego i tego. Jesteś dopiero po 2 pokoleniach. Tak. Pierwsza osoba w rodzinie, która zajmuje się po prostu zachowaniem tej tradycji. No, wcześniej nie było takich zwyczajów, bo było to zabronione po wojnie, było to wręcz napiętnowane. No i zaginęło to w ten sposób. No, wydaje mi się, że nasze pokolenie jest już ostatnim, które ma jakieś szanse na wpływ, żeby to nie zaginęło, no, żeby odratować to. No, zobaczymy z jakim skutkiem. Szły w najpiękła szły, zwany podłoszy. Potem się to tak troszkę, że się mówiło więcej po wilamowsku, że my się nie bali mówić. Teraz z Tomkiem mówię przy rynku czy przy kościele po wilamowsku woło na mnie. Nie boję się, a w ten czas trzeba było się bać, czy tam z tyłu cię ktoś nie uderzy. There's a language, the costumes. Język, kostiumy. W jakim stopniu przypominają to, co znasz z Flandrii? Nie, już nie mamy takiego folkloru. Tylko jedna rzecz. Kiedy Tymek zaczyna śpiewać piosenki dla dzieci, to jest ta sama melodia, którą śpiewaliśmy, gdy byliśmy dziećmi. Więc to jest zaskoczeniem.
kiedyś przybyli tutaj dziennikarze z gazety Volkskrant, to jest chyba, o ile się nie mylę, holenderska gazeta. No i przybyli do Wilamowic napisać artykuł o języku wilamowskim. I poprosili, proszę mnie i panią Foksową, Justynę też, proszę zaśpiewać piosenkę jakąś wilamowską. No i zaśpiewaliśmy kołysankę Schulf mein Kinderfest. Na to oni stwierdzili, że to jest piosenka flamandzka i żebyśmy zaśpiewali coś wilamowskiego. Więc zaśpiewaliśmy z Wynami Cumykia następną piosenkę, która się okazała również flamandzka. Oni tak uporczywie cały czas szukali tej piosenki jakiejś naprawdę wilamowskiej. W końcu zaśpiewaliśmy Diet vom Heibelkind, Maja się Geryta, bo tego już w Belgii nie ma. Ale my nie wiedzieliśmy, że to są piosenki śpiewane w Belgii. No i tak się dowiedziałem właściwie o tym, no i teraz sprawdziłem, faktycznie są te piosenki tam. Komu zawdzięczasz to zainteresowanie tej tradycji? Wielu osób. Znaczy, samo zainteresowanie zawdzięczam mojej babci, Helenie Roznar, no bo ona mnie brała też do tych swoich sąsiadek, jej koleżanki przychodziły i znajomi rozmawiali po wilamowsku, czy mówiła mi te pierwsze informacje o stroju i w ogóle o tradycjach, no to od tego momentu się zacząłem tym bardziej interesować. No i też mówiłem po wilamowsku. Śpiewała mi piosenki po wilamowsku, kołysanki już od mojego dziecka, także jestem z tym obyty od urodzenia. A ja już wersztajcie. A z nich tam jest wersztajn, bo... Wersztajsty! A wysła! Na nas wersztajnicy. Ode skom permył u język. No to ta jest ubrana tutaj Kinga tak jakby do ślubu szła, nie? Tak. Tu masz i zielony fartuch, niebieską spódnicę. Tu masz... No pokaż spódnicę. Pokaż. Obróć się trochę. No, musisz tu pokazać tą ładną stronę. Widzisz, tu masz niebieską spódnicę, to do ślubu. Tutaj masz pasiaste pończochy wilamowskie. Tu masz korali pięć rzędów i ten krzyżyk. Pokaż ten krzyżyk wilamowski, widzisz? No i tutaj masz wstążkę, no i oplecek taki ze złotą nicią, no to to był do ślubu. Justyna, zbiera stare rzeczy z tej miejscowości od starszych ludzi. Po co, dlaczego, co ma zamiar z nimi robić? Przede wszystkim po to, żeby zostały dla przyszłych pokoleń. Ludziom teraz już nie są potrzebne stare sieczkarnie, stare szafy, bo są już po prostu niemodne dla nich, czy orczyki do koni. No i no nie kryjąc, po prostu się tego pozbywali z domu. No topniało to z dnia na dzień, no to stwierdziłam, że po prostu wypada to zbierać, bo jakby przyszło co do czego, kiedyś robić jakieś muzeum, no nie będzie z czego tego robić, jeżeli się teraz tego nie zacznie chronić. Dużo jest właśnie ciekawych elementów, które nie występują nigdzie indziej, na przykład belki, tragarze, tutaj mamy z 1826 roku, czy skrzynie wilamowskie malowane we wzory posagowe, skrzynie. Zaczęło się od tego, że chciałem mieć po prostu jeden strój wilamowski, jako, po prostu jestem wilamowianym, więc chcę mieć jeden ten strój wilamowski. No i później jednak stwierdziłem, że przydałoby się mieć, tak jak ja robię na przykład prezentację strojów, żeby mieć po prostu te różne komplety na różne okazje. Natomiast wiadomo, że tych strojów nie da się iść do sklepu i kupić, tylko trzeba je kupować po prostu u tych ludzi, którzy w nich jeszcze chodzili, czy u ich rodzin. I tak po prostu od paru lat, pierwszy eksponat chyba w 2004 czy 2005 roku miałem, także już od tych 5-6 lat zbieram te stroje, no i obecnie mam już prawie 800 eksponatów. No i dzięki temu, jak mamy właśnie prezentację strojów, to mogę kilkadziesiąt, na przykład 30 osób ubrać, każdą w inny strój i mogę później o tym opowiedzieć. No i właśnie dzięki temu te stroje teraz troszkę wróciły jakby do życia, bo tak coraz mniej osób chodziło już w tych strojach. Tutaj leży Kazimierz Danek. On jest jednym tutaj z najbardziej znanych ludzi. Byliście w kościele. Wszystkie te rzeźby są jego dziełem. No po prostu mistrz, bo był samoukiem. Nigdzie się nie uczył rzemiosła. No wspaniałe rzeźby. Ołtarz wzorowany na ołtarzu w kościele mariackim z Krakowa. Największy wilamowski artysta. No widztwoż XX wieku, jak ma napisane. Ilu was jest w ogóle, jeżeli chodzi o liczbę? Wilamowian? Mhm. To znaczy tak, 60 osób mówi po wilamowsku bardzo dobrze.
Na takim podstawowym poziomie, myślę tak według tych moich obliczeń, że gdzieś około 500 osób by było w stanie na przykład dogadać się w sklepie po białomorsku. Często się do tego nie przyznają, ale jak zacznę z nimi rozmawiać, to się okazuje, że jednak z ich znajomością widomowskiego nie jest tak źle. Natomiast osób przyznających się do tego, że są w ogóle widomowianami, no to myślę, że może być około 1500, czyli połowa naszego miasta, bo może nawet więcej. Jest lecalistką, może to jest obciak w ogóle dla niektórych, że zajmuje się czymś takim. To zależy od charakteru, od tego jak kto był wychowywany, ale w ostatnich czasach właśnie dzięki Tymkowi dużo ludzi zobaczyło, że to ma sens i coraz więcej młodych się uczy wilamowskiego, dużo ludzi wstąpiło do zespołu regionalnego, gdzie chcą tańczyć, chcą propagować tą kulturę. Przede wszystkim, żeby to zostało dla następnych pokoleń, bo to jest najważniejsze. Bo jeżeli na nas to zaginie, to będziemy winni utraty całej kultury. Ponieważ język widomowski ostatnio w ogóle wchodzi jakby na arenę taką światową, został uznany na mój wniosek przez Bibliotekę Kongresu USA, nadano nam kod ISO 693 WIM, czyli po prostu zostaliśmy jakby uznani za język. To powieliła UNESCO, która naniosła nas na mapę języków ginących. I mam nadzieję, że nasze te starania doprowadzą do tego, by język wilamowski został wpisany na Europejską Kartę Języków. Będziemy mieli większe prawa na przykład, żebyśmy mogli nauczać wilamowskiego w szkole, może byśmy na przykład matura z wilamowskiego mogłaby być. Myślę, że to by zachęciło na pewno też do nauki, do utrzymywania naszych tradycji i kultury. Thank you.